takim przepięknym odsłonięciu symbolicznym rzeźb ryb, które w różnym momencie i w różnym anturażu albo były za, albo stały na tym samym miejscu co fontanna. Potok mamy autora renowacji tych rzeźb. Mamy mnóstwo znakomitości między nami. Dzisiaj spotykamy się akurat przy tym nabrzeżu z nie lada jakiej okazji, ponieważ osłaniamy te piękne rybki. Cztery piękne rybki. Nie będę tutaj mówił już o historii, jak to się wydarzyło. Jakby pomysłodawcą i głównym jakby opiekunem tej całej akcji jest przedstawiciel miasta, plastik miejski, pan Marek Iwiński. Ja jakby jestem inicjatorem praktyk studenckich, które prowadzę od wielu lat, gdzie studenci, między innymi Zakładu Wzornictwa, projektują dla przestrzeni miejskiej różne formy, często z dużym sukcesem, jak Państwo widzicie. W tym przypadku było podobnie. Zaprosiłem pana Pawła Czyża do współpracy, który odbywał praktyki u mnie. Okazało się, że jest znakomitym rzeźbiarzem i doskonale poradził sobie z tym zadaniem. Tak. Rybki od Zakładu Morskiego posiadają właśnie wiele wartości estetycznej, ale też znacznie więcej wartości sentymentalnej. W całym projekcie głównie chodziło nam o to, żeby całą tą wartość sentymentalną przywrócić do miasta, żeby ludzie znowu mogli z niej korzystać. Państwo, nas tam trochę wzruszone, lubię mówić, ale nie wiem, czy dzisiaj potrafię długo i dużo mówić. Wiecie Państwo, proszę przyjąć największe tutaj podziękowania za zaproszenie w imieniu mojej matki, córki Józefa Makowskiego, która niestety ze względów zdrowotnych no nie może dzisiaj z nami uczestniczyć. Jestem bardzo zadowolony, że tutaj mogę być. Nachodzi mnie taka refleksja, pamiętam, będąc małym pięciolatkiem, pięciolatek nawet nie może być duży, ale będąc pięciolatkiem, chodziłem właśnie często z mamą na Plac Wolności, gdzie te ryby funkcjonowały w Niecce po dawnej fontannie Potop. I tak jak inni bydgoszczanie siadałem na tych rybach, prawda, zatykając te dzióbki, żeby woda nie tryskała albo tryskała mocniej. I potem mama powiedziała, że to są rybki twojego dziadka. Ja mówię, jak rybki dziadka? I wszystkie pamiętam dzieci, zacząłem od razu, kazałem im po prostu, żeby z tych rybek schodziły, nie mają prawa na tych rybkach siedzieć, to są rybki mojego dziadka, prawda? Paręnaście lat później, kiedy zacząłem chodzić do pierwszego liceum ogólnokształcącego, też chodziłem często obok tych rybek, a konkretnie w przerwach na papierosach, chyłkiem, żeby nauczyciele nie widzieli, to rybki można byłyby świadkiem takiej mojej dojrzałości. No potem faktycznie te rybki odeszły w niebyt, znalazły się na takim składowisku, z którego wydobył. Działaliśmy w sumie dużo, włącznie z Maćkiem Jasińskim, społecznikiem, żeby te ryby znowu przywrócić do przestrzeni publicznej. Tu dzięki panu plastykowi miejskiemu, panu Iwińskiemu to się udało, więc chylę czoła. Ale pan Iwiński nie tylko te ryby wydobył z niebytu, można powiedzieć, ale również w ramach praktyk u siebie w biurze, jak wiemy, załatwił kapitalną renowację, jak widzimy, ryb dziadka. Mówię kapitalne, bo to było ulubione słowo dziadka, jeżeli coś było naprawdę bardzo fajne. Także pan Paweł, naprawdę, pan Paweł, gdzie pan, super kapitalna robota, naprawdę mówię to w imieniu całej swojej rodziny. No dzięki tutaj państwu naprawdę te ryby funkcjonują obok innych dzieł dziadka, które w Bydgoszczy nie brakuje, między innymi Chopin, czy Paderewski przy Filharmonii, pomnik Dolinie Śmierci, czy pomniki na Szwederowie, na Dworcowej, w Mogilnie, w Łabiszynie, czyli nie tylko Bydgoszczy. Raz jeszcze bardzo się cieszę, że ryby wróciły do swojego, dzięki państwu, dzięki wszystkim naszym działaniom, do swojego naturalnego środowiska, jakim jest woda, bydgoska woda. Bardzo dziękuję jeszcze raz.